Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem dopowiedzieć kilka słów na temat kawaczy. Otóż kawacza jest, właśnie tutaj ją mam na szyi, właśnie tak wygląda kawacza. Ona jest zrobiona według imienia i nazwiska danej osoby, według daty urodzenia danej osoby. Kawacza może zlikwidować 70% karmy danej osoby, która ma odebrać swoją karmę w tym życiu. Jak również kawacza ma takie właściwości, że przedłuża życie danej osoby, po prostu odmładza komórki, wzmacnia całe ciało i pomaga w osiągnięciu jakby wyższych pułapów duchowych, wyższych platform duchowych. To jest właśnie kawacza. I kawacza jest to talizman, który ma zawarte w sobie oddziaływanie pewnych planet pozytywnych. Dzięki tym oddziaływaniom tych planet energie danych planet wchodzą w nasze ciało i jakby wspomagają nasz system, wspomagają nasze organy wewnętrzne, tak żeby funkcjonowały we właściwy sposób. To jest właśnie kawacza. I tą kawaczę przygotowuje się w zależności od astrologii danej jednostki, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, w zależności od jej daty urodzenia, godziny urodzenia, właśnie tą kawaczę się robi. I ja polecam dla każdej osoby, dla każdego Polaka, żeby mógł się zaopatrzyć w taką kawaczę. Ja posiadam kontakt właśnie w Radhakundzie w Indiach i tam właśnie specjalista wykonuje takie kawacze i taką kawaczę nosząc chronimy się przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, duchami, innymi istotami negatywnymi, które mogą gdzieś czyhać niedaleko nas, żeby po prostu nas skrzywdzić, wypić nam energię lub w jakikolwiek inny sposób podłączyć się do nas. Czy to są istoty widzialne, czy to są istoty niewidzialne, ponieważ również istnieją grono istot, które są niewidzialne dla naszych fizycznych oczu, ale również te istoty istnieją. Są tak zwane demony niewidoczne, jak również istoty pozytywne, czy to są anioły, które są niewidoczne dla naszych oczu fizycznych, lecz również istnieją. Także, drodzy kochani, radzę wam naprawdę zaopatrzyć się w taką kawaczę, która was będzie chronić przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami tego świata materialnego. A ten świat materialny jest miejscem, w którym na każdym kroku praktycznie czyha jakieś tam na nas niebezpieczeństwo. Czy tam ktoś, mieszkając na przykład w Polsce, czy gdziekolwiek tutaj, nawet w Europie, no na każdym kroku może nam się coś przytrafić, prawda? Czy jadąc samochodem, czy idąc na wycieczkę, czy idąc na zwykły spacer do parku. W dzisiejszych czasach jest bardzo niespokojny czas, także cokolwiek nam się może przytrafić. I właśnie ta kawacza powoduje to, że ochroni nas przed negatywnymi skutkami, negatywnym oddziaływaniem drugich osób, trzecich, które niekiedy są jakby zanieczyszczone astralnie, zanieczyszczone przez duchy, przez inne istoty. Nie zawsze są te istoty czyste, nie zawsze są to istoty 100% duchowe. Dlatego właśnie jest dobrym takim momentem teraz właśnie, żeby się zaopatrzyć właśnie w taką kawaczę. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym. Dodam, że odpromiennik jest stosowany do kieszeni, drugi rodzaj odpromiennika jest stosowany na dom. I oprócz tego posiadamy jeszcze podkładki. Na linku pod YouTube'em znajdziecie, drodzy kochani, odnośnik do naszych aukcji. Pozdrawiam was serdecznie, tutaj z Teneryfy i do widzenia.